Jesteśmy w kościele mariackim. Jest to kościół, którym proboszczem był błogosławiony ksiądz Emil Szramek, który chciał, żeby w kościele nie tylko ksiądz, ale cały wystrój głosiły Słowo Boże. Mamy tutaj w kościele piękne witraże, które ksiądz Emil Szramek zamówił u znanego wówczas młodego artysty Adama Bunsza z Krakowa, które przedstawiają cnoty i wady. Kiedyś dostałem list od pewnego mieszkańca Warszawy, w którym wyrażał on swoje oburzenie. Mówi: proszę księdza, zawsze jak jadę do jakiegoś miasta, to zaczynam zwiedzanie od kościoła. Kiedy wszedłem do waszej świątyni, poczułem się zgorszony. Pomyślałem, co to jest? Jakiś ogród botaniczny czy zoologiczny? Mało to jest polskich świętych i błogosławionych, żeby jakieś zwierzęta w witraże wstawiać. Jakieś ptaki, żółwie, psy czy kozły. Ja mu wtedy odpisałem, że jak jeszcze raz przyjedzie do naszego kościoła, niech przystanie przy każdym z tych witraży, wczyta się cytaty, które tam są umieszczone, cytaty Pisma Świętego i odprawi sobie rekolekcję. Zastanowi się nad swoim życiem, rozważając cnoty i wady, jakie posiada każdy człowiek. Niech wasza dusza nie będzie spętana żadną tą wadą, żadnym tym grzechem głównym, który może wam uniemożliwić zbawienie. Ksiądz Emil Szramek bardzo chciała, żeby tutaj w prezbiterium były witraże przedstawiające sąd ostateczny. Niestety wojna przerwała realizację tego zamiaru. Powstały tylko projekty. Mam teraz w ręku zdjęcie z roku chyba 1966 i na tym zdjęciu jest trzech Adamów. Ja mam tutaj około 10 lat i jestem w towarzystwie mojego ojca oraz mojego dziadka, który w Urzędzie Miasta Krakowa odbierał krzyż kawalerski. To jest w jakiś sposób zdjęcie, które zobowiązuje do tego, co obecnie robię, czyli pełnię tą funkcję kustosza twórczości dziadka Adama. Mój ojciec patrzy na mnie, moja babcia patrzy na mnie i mój dziadek też patrzy na mnie. I się okazuje, że z niewiadomego powodu to ja się stałem centrum tego zdjęcia. W tym momencie zostało na mnie nałożone to zobowiązanie. Żeby przechowywać takie archiwum, no to trzeba stworzyć sobie do tego warunki. Trzeba przy tych rzeczach nauczyć się żyć. To jest taki specyficzny spadek, bo to jest spadek zobowiązanie. Ja czuję, że to jest zobowiązanie, aby nie dać zapomnieć właśnie o dziadku. Oglądamy projekt witraża, który dziadek wykonywał w warunkach domowych. Problem polegał na tym, że kilkumetrowy witraż, 8 metrów, no w żadnym mieszkaniu się nie mieści. Malowanie na podłodze nie wchodzi w rachubę, więc dziadek malował to na ścianie. Miał przy podłodze rolkę i taką samą rolkę pod sufitem. Część kartonu była zwinięta na górze, część na dole i dziadek za pomocą sznurka albo takiego pokrętła przekręcał sobie te rolki, widząc fragment witraża. Mógł zobaczyć maksimum około 3 metrów. Nigdy
nie widział witraża w pełnym wymiarze. W związku z powyższym, no, to wykonanie szkicu było bardzo ważne, żeby te podziały wszystkie się zgodziły, żeby widzieć całą kompozycję, a witraż jako taki widział tylko we fragmencie. To, co my w tej chwili widzimy, no, to jest maksimum tego, co mógł widzieć w czasie procesu malowania już projektu w skali 1:1. Mam przyjemność dobrze mówić o swoim przodku, pokazywać to, co zrobił. Dzielę się radością i to jest moja satysfakcja. I to jest najcenniejsza rzecz w tym spadku. Ja, mieszkając z dziadkiem, nie wiem, czy do końca świadomy byłem tego, z kim mieszkam i o kogo się ocieram na co dzień. No ja pamiętam pogrzeb dziadka. Mocno mną wstrząsnęło, bo to chyba był pierwszy pogrzeb w życiu, na którym byłem tak w ogóle obecny, bo ja nie przypominam sobie, żebym był na jakimkolwiek pogrzebie przed tym właśnie majem 69 roku. I to było dla mnie mocne przeżycie. Miałem straty? Ja nie wiem, czy ja miałem pełną świadomość, co to znaczy, ale bardzo głęboko przeżyłem to. Nie miałem okazji na przykład jeździć z dziadkiem na rowerze albo jeździć na nartach, co teraz jako dziadek robię ze swoimi wnukami. Ale mimo wszystko ta relacja była bliska i bardzo serdeczna. Na pewno podglądałem, co dziadek robi. To była taka dziecięca ciekawość. Niektórzy muzealnicy mówią, że jest niegaleryjny, ale z drugiej strony mamy poczucie, że to ma wielką wartość i historyczną, i taką rodzinną. W tym malowaniu portretu był niebywale znowu konsekwentny, pracowity i zorganizowany. Chcę kogoś zainspirować do tego, bo znowu nie ja, bo tak jak mówię, no nie jestem fachowcem, nie znam się na tym tak bardzo i nie potrafię tego fachowo robić, ale myślę, że ktoś, kto by taki temat podjął, mógłby całkiem ciekawą wystawę stworzyć. Prezbiterium kościoła mamy także witraże, ale niestety to nie są witraże Adama Bumsza. Chociaż miały być, odnaleźliśmy te projekty gdzieś na strychu probostwa. No ja prowadziłem od samego początku w parafie mariackie duszpasterstwo akademickie. Ponieważ widocznie miałem w sobie jakąś smykałkę plastyczną, byłem wikarem, który realizował pewne pomysły plastyczne, czyli szopki bożonarodzeniowe, Boże groby różnego rodzaju, i studenci w to się bardzo aktywnie włączali. No i ja, żeby realizować tego rodzaju pomysły, no to potrzebowałem też różnych materiałów, dlatego też znalazłem się na strychu parafialnym i tam, szukając jakichś materiałów użytecznych, przy okazji natknąłem się na przedmioty, które były zdeponowane prawdopodobnie po śmierci księdza Maślińskiego, być może jeszcze księdza Szlamka. Natknąłem się także na te projekty. To były lata gdzieś 91, 92, w tym czasie 93, w tym czasie te wystawy realizowałem. Wiem, że zaraz na początku to mi wpadło. Pokazałem to proboszczowi, no byliśmy bardzo tym zaskoczeni, ale zarazem uznaliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby to zabezpieczyć. Ja to oddałem już na własną rękę do pobliskiej pracowni, gdzie szklono obrazy, i to utknęło. W 2010 roku przygotowywaliśmy jako Muzeum Historii Katowic wystawę poświęconą parafii mariackiej w Katowicach. Żeby zrobić taką wystawę, no to trzeba najpierw zdobyć jakieś eksponaty. Pierwszym miejscem, w którym oczywiście trzeba było poszukać, była sama parafia. Później okazało się, że są jakieś rzeczy rzeczywiście na strychu.
kościelny sobie przypomniał, że tam też jakieś rzeczy mogą być. I wśród różnych rzeczy natrafiłam też na pierwszym momencie, wydawało mi się, jakiś obraz. To było w antyramie. Składało się z trzech części i ta antyrama, te szkło było już popękane. Gdzieś tam część z niego odpadła. Pod tą ramę dostała się też wilgoć w niektórych miejscach. Było widać, że jest to coś dość sporych rozmiarów. Zaczęłam się temu bliżej przyglądać i po chwili dotarło do mnie, zresztą obejrzałam to z wszystkich stron i z tyłu był podpis Bunsza. Okazało się, że jest to projekt witraża, o którym wiedziałam, że miał się znaleźć w prezbiterium kościoła. Adam Bąż stworzył rzeczywiście całe mnóstwo witraży. Bąż chciał nadać pewną prawdę zawartą, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, przenieść ją na obraz wizualny, na jakieś zjawisko artystyczne, które daje to poczucie rzeczywistości, odejścia od takiej sztampowej sztuki religijnej, powielanej głównie przez oleodruki, ale też i pojawiającej się coraz częściej w przestrzeniach sakralnych, zwrócenia właśnie uwagi na to, że sztuka religijna, tak jak kiedyś była tym nośnikiem idei, tak i w XX wieku może być również nośnikiem prawdy, wartości, idei, uczucia, piękna, tego wszystkiego, co gdzieś łączy się z wiarą, ale z taką rzetelną wiarą wewnętrzną, a nie taką na pokaz na zewnątrz. Teraz pojawia się pytanie, kto jest na tym szkicu? Dwie tajemnicze postaci. Mamy kobietę, możemy ją interpretować właśnie jako Marię przy krzyżu, jako tą ze sceny Dezis, jakby wnoszącą jakąś opiekę, czy przy sądzie ostatecznym próbującą się wstawiać za wszystkimi grzesznikami. Może mamy nową Ewę. To jest też właśnie pytanie, na ile uwspółcześnia, czy na ile wprowadza Bunsz nowe wątki do tych już jakby jednoznacznie zinterpretowanych sytuacji. No i mamy mnicha w jasnym habicie z różańcem. No mógłby być Dominik, ale mógłby być też Jacek. Który jest na witrażu. Który jest na witrażu, z miejscem, którym ten witraż celowo miał wyglądować. Próbuje wprowadzić współczesne mu wątki. Nie jest malarzem, który, powiedzielibyśmy kolokwialnie, przekłada jeden do jeden słowo pisane na obraz. Stara się, według mnie, dodać tam swoje przemyślenia, swoje doświadczenia. Jesteśmy w Bielsku-Białej, ulica Mickiewicza 41. Tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym, dokładnie w latach 1923-1935, na pierwszym piętrze znajdowało się mieszkanie, w którym przemieszkiwał Adam Bąż ze swoją rodziną. Było to miejsce, w którym najdłużej w Bielsku mieszkał. Obraz wojny, zwłaszcza obraz I wojny światowej, jest ciągle obecny w jego twórczości. To trudne i traumatyczne doświadczenie w jego przypadku. Historia nie dała im szans na to, żeby żyć wyłącznie radośnie, przyjemnie i rodzinnie. Razem przeżywali dramaty wojny, przeżywali dramaty utraty bliskich, rozstań. Ten element przeżyć wojennych musiał pozostawić jakieś piętno. Czy dziadek w szkicu do witraża w kościele mariackim pod tytułem Sąd Ostateczny
przewidywał wojnę, bardzo trudno mi jest powiedzieć. Nie epatuje nas Bunge, zwłaszcza w swoim malarstwie, taką wojną krwawą, rannymi, polami bitew. On pokazuje jakby skutki decyzji. Zmusza nas do takiej pewnej refleksji i zastanowienia się. Znakomitym przykładem jest obraz Droga do Zwycięstwa. Obraz, w którym w kierunku widza idzie kondukt pogrzebowy, a w kierunku odległych pól bitewnych idą kolejni żołnierze, kolejne zastępy. I to zderzenie, czy zwycięstwo okupione śmiercią tysięcy ludzi, zawsze można uznać jako zwycięstwo. Dla dziadka to była piekielnie długa rozłąka i czas, który przyszło mu spędzić najpierw na kampanii wrześniowej, potem w Europie, to był czas, który oczywiście ma wielkie znaczenie w jego życiu, natomiast w życiu rodzinnym to była nie tylko rozłąka, ale właściwie katastrofa, bo stracił okres dzieciństwa swoich dzieci bezpowrotnie. Sąd ostateczny. Na pewno jest to temat, który nie jest radosny. No może dlatego między innymi nie został zrealizowany, że niósł w sobie dużo pesymistycznych proroctw, przewidywań. Aż dziwne, że taki projekt powstał. Na to, że ma się wina, to ten opis powoduje, że on właśnie ten ekran. Ale jak już to teraz wiemy, to ja ten trochę podciągnę więcej niż mi się wydaje i może to się uda. No i tu widzisz, że coś się zaczyna. O, rycerz! Łący rycerz! Rycerz, zaraz ci kości zlicę. Robisz nic, na co za koniec tak właśnie. Z piąty nie wlazł. Wiesz co? Ale ja! Tak się... A, bo jeden jest większy. No fajnie, ty dwa takie robisz na tym. Ale czekaj. Nie musimy tego zamykać. Państwa realizują pewną koncepcję przywrócenia sądu ostatecznego, a więc tego projektu niezrealizowanego witrażu w różnych formach plastyczno-wizualno-widowiskowych. Czym to się powinno zakończyć? Mnie jest trudno odpowiedzieć, natomiast byłabym sama osobiście ciekawa, jak on może zostać zinterpretowany przez artystę żyjącego, działającego w XXI wieku. To, jak żeśmy żyli, jak żeśmy postępowali, okaże się na sądzie ostatecznym, który właśnie miał być umieszczony w prezbiterium. Człowiek patrząc na cnoty i na wady, a potem na sąd ostateczny, ma sobie przypomnieć, że jego życie nie kończy się tu na ziemi. Że przyjdzie taki moment, kiedy będzie musiał stanąć przed Bogiem, na sądzie ostatecznym i zdać sprawę ze swojego życia.